I tu sobie postawimy na razie parę takich budynków. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż. I zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Zaczynamy dzisiejszy odcinek od pewnego timelapsa, który zrobiłem chwilę, dzień przed nagrywaniem tego odcinka, w którym dokładnie przybudowałem tę naszą aleję 7 bambajów na to, żeby była połączona bezpośrednio już właśnie tą linią prostą, prosto do naszego węzła, ronda. A wizynasza z transportu, który będzie przy budowie prawdopodobnie w następnym lub jeszcze kolejnym odcinku. Na dzisiaj po prostu nie mam czasu, żeby się nim tak dużym zająć, bo no, chyba się domyślacie. Trochę tego jeszcze jest roboty. Także zapraszam Was do timelapsa. Dobrze, wy timelapsa widzieliście, to teraz mogę wam pokazać dalsze rzeczy. Wiesz, że mamy tutaj węzeł grunwaldzki, jedna z propozycji, jak nazwać te rejony. Jak macie jakieś propozycje jeszcze co do naszego całego tutaj z tego miasta, to piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, jak zawsze. I teraz się zastanawiam, bo my tu mamy dwie linie i obydwie te linie się pojawiają. Okej, okay, no dobrze. Tak czy siak, nasze rondo, jak widzieliście, mamy tutaj też bardzo teraz nowe węzły, nowe tutaj przez tej samej prestiżowej lokalizacji i nasz trolejbus ma tu miejsce, zatrzymuje się. Jak widzimy, wszystko jest tu w miarę ten sam sposób, czyli ścieżki rowerowe, przejścia, zejścia dolne, zejścia górne i tak dalej. I tutaj jedną rzecz, jaką chciałem zmienić, to jest to, że to zejście faktycznie już będzie rowerowe, bo pierwsze jest po drugiej stronie, jak ktoś potrzebuje. Mamy multum osób, które czekają na przystankach bambajowych, ale to chyba nikogo nie dziwi. Dlatego nasz węzeł będzie nie tyle co przebudowane w te rondo, to ono zostanie całkowicie zniszczone i całkowicie jeszcze raz budujemy te rondo, bo ono jest faktycznie całkiem niezłe, ale musimy tu stworzyć mega węzeł, dlatego nie robię tego w dzisiejszym odcinku. Polegający na tym, że na przykład zjazdy stąd będą bezpośrednim wyjazdem do tej ulicy. Podziemne jeszcze chcę zrobić te rondo, tak żeby pod ziemią było w drugą stronę przejazdy, jakieś wjazdy, wyjazdy do różnych tych węzłów, aby nie trzeba było zawsze wjeżdżać na rondo, bo na rondzie też robią się korki, jak widzimy na załącznym obrazku. A, oni akurat mają stopa, no to by tłumaczyło, a ci mają światła. Dobrze, to może jak tego stopa im wywalimy, to będzie trochę lepiej. Tak czy siak, no i oczywiście wszystkie tutaj nasze bambaje, które przejeżdżają przez, wy i tak dalej, tutaj te tory, chyba dobrze wiecie, były powstane na chybił trafił. I żeby też wstawić naszą trzecią stację metra, ona też tutaj by się przydała, a nie jest to dosyć proste. No tu mamy też, widzicie, tylko jedno wejście na powierzchnię całego naszego przejść podziemnych wszystkich, co też nie jest idealne. Także tak, no tutaj jest dosyć dużo do zmian.
się na pewno powiększy. Dokończałem idealnie tutaj tych zjazdów, bo one będą w przyszłości tutaj zmieniać. No i tak to wygląda. Dalej puściłem już jedną linię bambajową, nową. Tutaj jedzie bezpośrednio z tego ronda, zjeżdża sobie i tutaj jedzie do tej pętli. Takiej pętli, o dokładnie tutaj, bardzo mała pętla. I zanim ktoś mi powie, ale widzę, po co to zrobiłeś? No to już od razu wam tłumaczę, to jest tylko i wyłącznie, po pierwsze ta linia ma być na dzień tylko, to sobie ją zmienimy na tylko dzień. Ponieważ ta linia jest tylko i wyłącznie po to, żeby mi zasygnalizować podczas przebudowy, że możemy ją gdzieś puścić w nowe rejony. Ona nie ma żadnego tutaj teraz znaczenia, w sensie ludzie korzystają z niej. Nie zdziwcie się, oni nie wtedy korzystali z tej linii, ale ja sądzę, że i tak tylko na dzień będzie wystarczająca, więc no. Nie ma nadziei, że blisko jest zajezdnia. O, proszę bardzo. Rachciochy już są przy zajezdni. I tylko muszę wymyśleć, jak stąd tę linię bambajową wyprowadzić, bo nie mogę jej puścić prosto. I nie mogę też jej zbytnio nigdzie skręcić, więc może jakoś tutaj przerzucę. Zobaczymy, będziemy patrzeć. Dobrze, tutaj nam się poopróżniały już te nasze cmentarze. Trochę. Więc możemy je znowu spokojnie wszystkie włączyć. I tu nie wiem, czy widzieliście, postawiłem multum naszych kriokrypt, żeby w przyszłości może kogoś by się tu udało odtworzyć, co nie? Żeby wrócili do żywych. Tylko szpitala jeszcze nie postawiłem, bo tym się zajmę. Dobrze, czym w dzisiejszym odcinku się zajmiemy? Mam dwie główne rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, chciałbym tutaj ropę sobie rozpocząć, dokładnie w tym rejonie. I po drugie, co ważniejsze, pomijając rozwój oczywiście leśnictwa, który będziemy sobie cały czas robić, to zbudować Rembertów. Rembertów, czyli nasza nowoczesna high-tech dzielnica. Jakkolwiek to nie ma żadnych podtekstów, oczywiście, co do faktycznej dzielnicy Rembertów w Warszawie. I zaczniemy ją zbudować dziś w tym rejonie i będzie się tutaj rozprzestrzeniać też na te rejony. Rembertów z zasady musi być duży, więc postaram się, żeby też był dosyć pokaźny hektozmianów. Jak widzicie, tutaj mamy też nasze duże wieże ciśnień w tym rejonie. I od razu jest tutaj obok schron. Tylko że żywności mamy mało, dlatego farming jakiś non-stop trzeba będzie w tym mieście zrobić. No i co tu dużo mówić? Zaczynamy! Zaczniemy sobie od timelapse'a, jak będą jakieś konkretne rzeczy czy coś, to będziemy się wracać do was. Oczywiście. No, wbiliśmy kolejny poziom. Postaram się to za chwilę coś tam rozważyć, coś pokręcimy, ale najpierw Remboretów sobie zrobimy. Oczywiście jakieś piekarnie czy inne rzeczy. Zobaczymy, zobaczymy. Papiernie oczywiście, nie na myśli. No normalnie nie dadzą mi spokojnie nagrywać. Co chwilę, jakieś tutaj z industrii. Teraz proszę bardzo, kamień minowy, 50 tysięcy, czyli jednak nasze miasto się rozwija. Mamy helikoptery w końcu, więc sobie puśćmy pierwszą linię helikopterową. No ale no dobrze, dobrze, pracujemy dalej.
i proszę bardzo, mamy tutaj dzielnicę, tak ona wygląda. Nasz Rembrandtów powoli się tu buduje, powoli jak powoli. Daliśmy trochę tutaj przyspieszenie, dałem naszą tutaj nowoczesną tą strefę, powinny nam się budynki też całkiem nowe budować, z tego co pamiętam. Sprawdźmy, czy aby na pewno jest tutaj to wszystko włączone. Europan Subte, europejskim, jest Modern City Center. Włącz stylę budynków. Ciekawe co to jest. Przełączenie tej opcji spowoduje dodanie lub usunięcie nowych przycisków sygnalizujących wersję niektórych budynków usługowych na głównym pasku narzędzi. Sugeruję, że tutaj coś się. Nie, to mam zabytek. Nie wiem. Przełącz tej opcji spowoduje dodanie lub usunięcie nowych przycisków stylizowych wersji niektórych budynków usługowych na głównym pasku narzędzi. Dobrze, to znajdźmy sobie jakiś budynek handlowy. Gdzieś tutaj są handlowe, się mają budować. To jest handlowy. Nie, no tutaj nic nie widzę. Okazuje, że jest z tego dodatku. Chyba tyle. No dobra. No to tak czy siak, budują się. Jedną rzecz, w sensie parę rzeczy jeszcze tutaj musimy dorobić w tejże dzielnicy, żeby nie było. To tak, po pierwsze dojście muszą być do naszej alejki, z której jest później wiadomo jakie wspaniałe dojście. Do Starego Miasta. To po pierwsze, dobrze, to zostało zrobione. Tutaj nasz schron, no potrzebuje żywności, niestety nie ma jej kto jak widać dostarczyć. I tak, tu brakuje im wody. I jak ja tą wodę tutaj im dociągnę? Może w ten sposób? Dobrze, podłączyli się już chyba nawet z prądem, z tego co widzę. Zobaczmy jak wygląda sytuacja prądowa. Okej, okay, i tu się podłączyli, czyli w teorii z dwóch miejsc. Tu dalej się zabudowywują. I jeszcze parę ważnych budynków, czyli po pierwsze opieka zdrowotna. Potrzebna nam tu jest, więc proszę bardzo. Dalej cmentarz. No postawiłbym, ale na razie nie wiem jeszcze gdzie. Więc na razie jeszcze go nie będzie. Kolejny, zakład opieki nad seniorami. No tego budynku dawno nie stawialiśmy. A sądzę, że jest on z potrzebnych, więc tutaj obok bambajów, proszę bardzo, będą mieli rychliwe. Dalej CZD. Tak, CZD to rzadko stawiam, bo zapominam stawiać, a to jest jeden z ważniejszych też budynków. No i dalej mamy szkołę podstawową. To tak, co to jest? Uniwersytet? A, już wiem, dodałem, że mogę teraz dodawać te nowe budynki. Bo tak to nie miałem. Mam zobaczyć szkoła średnia i taka szkoła średnia. To jest dobre, to już mi się podoba. I zobaczcie, jak ten uniwersytet ładnie wygląda. W sensie nie będę stawiać uniwersytetu, bo my tutaj sobie zrobimy kampus, no ale tak czy siak. Dobrze, mamy szkołę podstawową taką. I jak mamy dwie opcje, to sobie postawimy dwie opcje. Co to jest? To jest uniwersytet, a to jest szkoła średnia. No szkoła średnia jest ogromna, gigantyczna, więc takiej nie, na pewno sobie nie postawimy tutaj. Jakby to powiedzieć. Natomiast tutaj sobie postawimy kompleks szkolny. I podstawówka, i to będzie całkiem przyjemnie. I tą wielką średnią też gdzieś kiedyś postawię. Nie wiem jeszcze gdzie, ale gdzieś na pewno. Gdzieś, tylko nie wiadomo gdzie. I skoro to jest Modern City Center, no to chyba nie może zabraknąć Modern szkoły podstawowej. Ona bardzo się tu będzie na pewno ładnie wpisze w krajobraz, a podstawówek nigdy za mało, jak to ktoś powiedział. Dalej, najważniejszy budynek, o którym zapomniałem. To jest oczywiście poczta. Jak mogę zapomnieć o poczcie, to nie wiem. To jest dopiero dramat. I żeby poczta jakoś nam tutaj całkiem się wkomponowała w widoczki, to tutaj, o, na narożniku, proszę bardzo, bardzo ładnie. Dalej, właśnie teraz mamy te straże pożarne, te sensowne. W sensie, no bo tak, ta straż pożarna jest bardzo małych rozmiarów, a bardzo potężna. I taką tutaj straż pożarną ja lubię. Więc sobie ją postawimy tutaj schowaną i z kolei z posterunek policji. No ten posterunek policji, o ile my właśnie go tutaj nie mamy w środku, to mamy teraz taki albo takie coś. Zobaczmy jak to wygląda. No wygląda to jak wygląda. Ale taki posterunek policji to ja mogę gdzieś tutaj spokojnie wstawić. O, i on tutaj się nawet całkiem.
On nie jest nawet dużych to zmiarów. To mogę go sobie spokojnie w jakiejś miejscówce schować. Tutaj chyba będzie całkiem niezła miejscówka. O, tutaj na narożniku to będzie lepiej to wyglądać. No, powiedzmy. A nie, on jest normalnych rozmiarów. To ciekawe, myślałem, że on jest trochę mniejszy. No to skoro jest to normalnych rozmiarów budynek, to mogę go sobie spokojnie tutaj w tym rejonie schować i będzie też i tak ładnie wyglądać. Natomiast tutaj postawimy sobie duży komisariat policji i on będzie po drugiej stronie. Na razie chyba nie przewiduję tutaj jakiejś niezbędnej kryminalistycznej zasadzek czy tak dalej, no bo bądźmy szczerzy. To jest spokojna dzielnica Rembertów. Co tu może się wydarzyć? No ja nie wiem. Dobrze, czy prąd macie jakoś wyciągnięty? Chyba nie. Dobrze, w ten sposób jak wyciągnę prąd, to na pewno będziecie już go mieli. To jest już wtedy dla mnie pewne. To sobie wyrównajmy. No i chyba całkiem nieźle. Wydaje mi się. Tutaj oczywiście handel się nie buduje, no bo na razie nie jest potrzebny. Przemysł by się przydał. To nad tym będę myśleć później. I tutaj sobie wyrównamy teren. No nie wiem, czy aż tak bardzo. A, bo to się wyrównało nie tym narzędziem, które powinno być. Dobra, i teraz może spróbujmy sobie, w sensie powiększmy. O, dobra. No i tak, bo tutaj mamy właśnie już powietrzu. Teraz tak, jego liczebność tego bambaju trzeba zmniejszyć o połowę. Albo przynajmniej do 75%. Ponieważ on tutaj ma przystanki. O, jednak ktoś tu dochodzi, no dobra. I ma tu przystanek, który to jest akurat dwukierunkowy, dlatego może być trochę większa tutaj liczebność osób korzystających. Kolejny przystanek tutaj to jest ten tu. Tak samo w drugą stronę. Tutaj nie widzę już takiego dużego zainteresowania. I ostatni właściwie na trasie pestki. I on się nazywa ta pestka skrócona. Mniej więcej tak wygląda nazwa tego bambaju, więc no. Więc chyba domyślamy się. Aha, i widzę, że tutaj nasze... Bambaje jadą, jakby im się chciało jechać. A ja tak na przykład bym nie chciał, żeby jechały nasze bambaje. Dobrze. I teraz będzie już normalnie? Teraz będzie już normalnie. Tak, dobra. No i ostatni przystanek na trasie to jest tam samą, gdzie ta poprzednia linia, którą wcześniej usunęliśmy. Dobrze, to całkiem nieźle wygląda. Ścieki. A propos ścieków, to my zaraz się ze ściekami zajmiemy też trochę bardziej na poważnie. Gdzie nasz był? Tutaj jest ścieko. Ściekolandia. Dobrze, możemy postawić sobie już taki dosyć duży właśnie tutaj kolektor. I od tego sobie zaczniemy, od podstawienia tego ogromnego bestii. I ona nam tutaj będzie ciągnąć nieźle. Z ogromnych rozmiarów, tak poza tym. I obok niego zaraz postawimy drugi budynek, który tu też będzie mieć już swoją przystanek helikopterowy. Aż, tym myślałem, że tu się zmieści. No to tu się zmieści. Przystanek helikopterowy, proszę bardzo. I drugi przystanek helikopterowy gdzieś będzie już bardziej w centrum miasta. Oczywiście nie centrum, żeby nam też tutaj nie było jakoś zagłuszać i było głośno i w ogóle nieprzyjemnie. Dobrze, tu widzę, kolejny cmentarz się już skończył przemieszczać. Dobra. No i sobie ustawmy tutaj nasze te... Chciałbym, żeby on dojechał gdzieś, gdzie jest stacja metra, no niestety tutaj nasza stacja metra się kończy w taki trochę niefortunny sposób, czyli tutaj. Ale dobra, no jakoś sobie z tym poradzimy, tym niefortunnym moim sposobem. Czekajcie. Dobra, zróbmy sobie play. Może teraz to mi się jakoś uda, to jakoś tak całkiem... No nie będzie chyba źle. Dobra. Tu sobie zróbmy teraz dotąd dojście, a dalej będzie ścieżka, która będzie dochodzić do metra. No i to wydaje mi się za dobre rozwiązanie. Jakby coś, będą mogli po prostu szybko dojść do naszej stacji metra. To jest tu dla mnie najważniejsze aktualnie. Dobrze, lagi, bo zapisuje się gra. Słuchaj, jak ktoś się zastanawiał, czemu ja tak mam często ustawione save'y w Skylinesach, to jest to dlatego, że kiedyś Skylines miały skłonności do nieustannych bugów i wtedy naprawdę nie dało się nic zrobić. I to tak kompletnie nic. Dlatego ja teraz zawczasu, żeby na pewno nie mieć jakichś problemów później, że mam coś niezapisanego i później stracę to, po prostu cały czas mam autosave'y połączone.
i kryzys jest żegnany. Dobrze, tutaj ta nasza widzę, że jest całkiem używana, nawet w jeździe do Starego Miasta. Stare Miasto będzie mieć tutaj w przyszłości swoje własne wjazdy, ale no, na razie wiemy jak to jest. Dobrze, i sobie zrobimy stąd trasę tutaj. O, dokładnie. Wydaje mi się, że ja to mogę zrobić trochę lepiej. To zrobimy sobie od drugiej strony. Dobra. Ja wiem, że te linie w ogóle nie mają znaczenia, jak one lecą, te helikoptery, tylko żeby w teorii jak najkrótszą trasą, ale dobrze wiemy, że im ładniej, tym lepiej też dla naszych helikopterów, więc to sobie zrobimy w ten sposób. Tu się podłączy. I tutaj, proszę bardzo. O, i przy okazji mam dla Was akcję. Kojarzycie na pewno WOŚP. No to w 2021 roku, czyli w 29 finale, ja i Dominik, tutaj, z którym robiliśmy warszawską politykę i inne odcinki, będziemy chodzić w WOŚP-ie w prawdopodobnie pociągach linii SKM na trasie lotnisko Chopina, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście i tak dalej. Więc jak coś, jeżeli chcecie nas zobaczyć na żywo, to zapraszam do jazdy pociągami i oczywiście do wrzucenia akcji do WOŚP-u. W ten sposób możemy się w teorii zobaczyć. Dobrze, tu będą latać sobie takie dwa helikoptery, i żeby były jakieś, więc proszę bardzo. No i kolejna rzecz, o jakiej zapomniałem tu dodać, ale to nie jest jakiś duży problem strasznie. To jest oczywiście nasz promik. Tutaj już udało mi się postawić go bez drogi. Ja cały czas zapominam zrobić tego odcinka, jak to się wygórza. Ale tak, teraz zacznę z tej. Poustawiamy sobie dookoła całości, tak mi się wydaje, nasze obiekty promowe, dzięki czemu będę mógł spokojnie jak spokojnie oczywiście, ale dobrze wiemy o co mi chodzi, poustawiać sobie nasze promiki, żeby tu popływały sobie do różnych rejonów. Tu widzę, że nawet nie będzie chyba aż tak źle z tym, jak to będzie wyglądać. No jeszcze zobaczymy, najwyżej trochę tu pokręcę, tam coś pozmieniam. No wiemy jak to zazwyczaj jest. Dobra. Postawię sobie, żeby nie zapomnieć. I lecimy ze stawianiem naszych przystanków promowych. No i proszę bardzo, mamy tutaj naprawdę rozbudowanie ładnie rembertów. No i co tu już mówić. Mamy tutaj przystanek, jeden z głównych. Nad nim trochę się pracowałem. Nie wiem w ogóle, gdzie skończyłem poprzedni odcinek, więc jeżeli się powtarzam, to przepraszam Was bardzo, ale odcinek nagrywam w tydzień. Tak czy siak, mamy tutaj ładne przystanki tramwajowe dla pestki i dla normalnych tramwajów, bez podziału na tramwaje, no ale to chyba nie będzie jakimś dużym problemem. Dalej tą nową uliczkę, którą przed chwilą wybudowałem, więc jeszcze się na niej budują tramwaje. I jak widzimy, w sumie nie będę jeszcze przyspieszę, to pokażę Wam jeszcze parę rzeczy. I tutaj mamy przystanki po drugiej stronie. Tutaj zrobiłem pestkę, już jeździ pestka jedna, która ma zero połączeń z całkowitą siecią. I ona jest zamiast tej linii, która tutaj jeździła wcześniej, i ona sobie tutaj jedzie dalej i zjeżdża tam na zajezdnię. Także tutaj jest prosta linia. No a ogólnie cała tutaj dzielnica Rembertów się powoli rozbudowuje, buduje i w ogóle cuda nie widy. Tymczasem my przechodzimy do dalszej rozbudowy. To znaczy, widzę tutaj ewidentnie nasze promy. I chyba tym się właściwie zajmowałem ostatnio. Jeżeli się nie mylę, to się mogę się mylić. Może to było ostatnie. Natomiast jeśli coś chcielibyście wiedzieć, to nasze promy, o ile na razie z nich nikt nie korzysta, no bo po prostu jeszcze nie puściłem ich promów, to już są w takich miejscach idealnych komunikacyjnie i całkiem nieźle się w ogóle udało mi je powciągać. Jak widzicie, nie mają tych uliczek, dzięki czemu mogę je dostawić nawet do alei. To jest świetną nowiną. No i w sensie drogi, na przykład zielone z drzewkami, obok jest ładne skrzyżowanie tramwajowe. No i różne inne cuda, które mogę tutaj powciągać dzięki temu, że te uliczki zostały po prostu pousuwane. Tutaj na przykład jest taka krótka uliczka. To jest oczywiście nie ta, to jest normalnie w drodze. A tu w ogóle ją usunąłem i jest podjazd od ścieżki rowerowej. Po prosto dodaj czegoś takiego. Teraz puścimy już sobie prom i od razu zajmiemy się tym nowymi rzeczami, które dostaliśmy w naszym przemyśle. Tutaj najwięcej pracowałem, bo tutaj też musiałem jakoś czapiać te uliczki. No jak widzicie, no czasami z tym musiałem trochę bardziej odstacić. Ale tutaj to i tak jest na razie tymczasowe, nie to naprawdę na. Dobrze, teraz tak. Pytanie za 300 punktów. Ponieważ mi się nie chce, żeby te promy płynęły aż tak daleko. To się, mi się nie chce.
Nie chcę, żeby one aż tam płynęły i chciałbym tutaj gdzieś zmienić, żeby tutaj nam skręciły. I teraz, czy mi to się by udało w ten sposób? Nie. No a w ten sposób to ja doskonale wiem, że mi się nie uda. No to póki co, od razu mówię, póki co będziemy mieli tu po prostu taki dziwny zakręt. O, coś takiego. Po prostu tutaj będą mogły sobie zdobyć nasze plamy, bo w przeciwnym wypadku... Tak, tylko musi on być trochę dalej. On musi być za tym. W przeciwnym wypadku by się to skończyło w wiadomy sposób. Nasze plamy po prostu by płynęły bez końca. Dobrze, ustawmy sobie nasze plamy. Także tak. Zaczynacie płynąć sobie stąd. Z przystankiem tutaj, rzecz jasna. Dalej płyniecie sobie w dwóch kierunkach płynąć nasze plamy, żeby nie było. I sądzę, że będą miały dosyć dużą popularność, bo w tej branży specjalnie nie puszczam żadnej komunikacji do koty, aby płynęła. Dzięki czemu też przy okazji naszą tutaj część Starego Miasta może trochę. Chociaż, no nie wiem. Nie wiem, czy Stare Miasto aż tak będzie tutaj odciążone, ale zobaczymy. Kto wie, kto wie. Ja nie. Także tak, tutaj jest sobie dopłynięcie. Tutaj będzie przystanek, oczywiście tutaj te przystanki są na razie tymczasowe, no i dzięki temu tutaj sobie zawróci spokojnie. Tak by aż płynął tutaj. To jest pierwsza linia, druga linia będzie w przeciwnym kierunku i druga linia nie będzie płynąć w ogóle w tą stronę. A ja nie mogę puścić w drugiej linii. Aha, czyli to są jednokierunkowe przystanki. No to trudno. W takim wypadku trudno. No. No to trudno, najwyraźniej nie możemy puścić po prostu, bo myślałem, że mogę puścić w drugą stronę, wiecie, przystanki, ale bym musiał mieć od tej strony, ponieważ tu jest Stare Miasto, to nie mamy. No to trudno, to będziemy mieli po prostu jednokierunkowe promy. Jak widzimy, już wypływają nasze promy i zobaczmy z ciekawości, czy są chętni. Mógłbym ocenić to jako, już nie ma chętnych, chociaż jest jedna osoba już w naszym promie, z tego przystanku wsiadła. No może na tej linii ktoś będzie wsiadać. No zobaczymy. Aktualnie są trzy promy na linii i sądzę, że więcej nie będzie przewidywanych. No bo też nie przewiduję dużych udziałów naszych promów ogólnie w użytkowaniu. No ale zobaczymy. Tu jest na przykład jedno z ciekawych połączeń. No ma. Czas jeszcze, zróbmy tylko jedną rzecz przy przemyśle leśnym i zaczynamy nasz przemysł ropy. Ten akurat nam dosyć mało póki co zarabia. Z wiadomych przyczyn. Po prostu nie mamy go aż tak bardzo dobrze rozwiniętego, jak powinien być. Nie muszę chyba mówić przyczyn. Ponieważ po prostu się nim zbytnio nie zajmujemy. Po prostu go postawiliśmy i stwierdziliśmy, a no to tyle. Więcej już nie trzeba robić. No właśnie, wbrew pozorom trzeba byłoby tutaj coś jeszcze pokręcić, ale przy tym będę kręcić na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj tylko dostawię tutaj trochę, ale jakieś tam względne uporządkowanie, dodanie różnych obiektów, żeby to zaczęło zadawiać i w ogóle. To dopiero w kolejnym odcinku będę robić. Póki co to mogę sobie tutaj zrobić. Tak, i póki co nad tą drogą jeszcze nie udało mi się jej usunąć, ale pracuję. Pracuję, bo ją też na pewno da się usunąć, tylko w trochę inny sposób na pewno. A jak od tego budynku usuniemy drogę, to już będzie naprawdę całkiem nieźle. Dobrze, no to tak, jeżeli to mi się udało tutaj dociągnąć, w sensie to nie było jakieś strasznie trudne, to sobie teraz zróbmy jeszcze coś od tej strony. I to zbudujmy nasze tutaj przetwarzanie. Ponieważ mamy nowy tartak, coś tu już się nie nazywa tartak. I mamy po pierwsze jeszcze warsztat naprawczy. Warsztat naprawczy nie jest budynkiem, który jest niezbędny, ale się przydaje. On tylko przyspiesza nam produktywność. A nie, on zwiększa gospodarność naszą, tak? Wydajność magazynów będzie zaraz plus 105. Jest, proszę bardzo. Plus 105%, to bardzo dobrze. I coś ma za... Przetwórnia drewna, to już się nazywa, nie nasz tartak. Tartak ogólnie nazwa podoba. No ale no cóż. I tutaj od drugiej strony też sobie damy tutaj, to jest zakład produkcji peletu z biomasy. Dziwna nazwa, no ale niech będzie. W sensie, no później damy celulozownię po prostu. No, a teraz to coś takiego. Dobrze, jak widzimy ogólnie, no poszło nam to, się tutaj mieści. I chyba mogę postawić, tak, mogę postawić duży skład naszego, tutaj już wszystkiego. To sobie to postawimy. Uuu! I bum, cyk, cyk, zobaczcie, możemy postawić już celulozownię. Widzieliśmy ostatni poziom, fabryka domów modułowych, duża oprawa leśna. Przed chwilą postawiłem te małe. CDs. Dobrze, to postawmy sobie dużą oprawę leśną. No, duża jest.
Duża jest. Wbrew pozorom ta duża uprawa leśna jest duża. Kto by się spodziewał? Na pewno nie ja. Dobrze, to tak, nasz las, w sensie naszą file station przeniesiemy tutaj. Tutaj sobie przeniesiemy nasz las. Okej, widzę, że to będą naprawdę duże płachty lasu tutaj. To dobrze, takie płuca tego naszego miasta to będą. No, wygląda to całkiem nieźle, tylko nie wiem jeszcze, jaką tutaj byśmy chcieli, bo mamy też bóg. Chyba bóg gorzej wygląda. Trzeba iglasty? Okej. I olcha. To może tutaj sobie zróbmy olchę, żebyśmy mieli różne plantacje różnych drzewek. Co by na to? I wtedy będziemy mogli tu sobie zrobić na przykład olchę. A tu bóg. W sensie nie, tutaj nie. Tutaj drzewo iglaste. W sensie tutaj drzewo iglaste. A tu będzie bóg. Więc bóg. Bóg. I takie paski sobie możemy podejść z tego. No to całkiem ciekawe, może być w przyszłości. Dobrze, no to ta całkiem nieźle. Pseudozownia, czy ona się tutaj by zmieściła? To jest pytanie za 300 punktów, nawet więcej. Stawmy. Chyba tak. Stawmy. Okej, mieści się. No to jak się mieści, to jest. Musimy wywalić to, co przed chwilą postawiliśmy i postawić nowe. Właśnie, takie rzeczy mi się nie podobają w takich wypadkach. Ale dobra, wygląda to o wiele bardziej zaawansowane niż to. I o wiele więcej na pewno też będzie nam produkować tutaj. Swoją drogą, już myślałem, że to jest w pełni zapełnione. To jest prawie w pełni zapełnione i to też jest w pełni zapełnione. No tak, a jak ta nasza stacja metra? Całkiem. I jeszcze sobie zobaczmy promy. One się należy spływają, więc. No, jest tam parę osób. No, powiedzmy. Dobra. Bez zbędnego gadania przechodzimy dalej do naszej ropy. No i teraz zajmijmy się ostatnią rzeczą na dzisiejszy odcinek. W sensie nie wiem, ile zrobiliśmy w dzisiejszym odcinku, pewnie mało. Chociaż nie, no, mamy cały wawer, promy, to dosyć dużo. No tak czy siak, i to jest oczywiście nasz tutaj przemysł. Zobaczmy sobie najpierw mniej więcej, gdzie mamy nasze złoża, bo to jest dosyć ważną rzeczą. I ja tutaj ten przemysł w przyszłości go przeniosę w jakieś odległe rejony. Nie wiem, gdzieś może go schowamy sobie tutaj czy coś. I on nam będzie tego wytwarzać, bo w przyszłości jest plan, żeby stworzyć każdego rodzaju przemysł, tylko po to, żeby zrobić jedno centrum dla naszych wszystkich fabryk, aby wszystkie fabryki działały na maksa. Taki mam plan. Zobaczymy, czy się to mi uda. Bo aktualnie mamy nową fabrykę, o której mówiłem, ale ona potrzebuje plastiku, drukarnia, więc no póki co. Tak to wygląda. Dobrze, zobaczmy sobie, jak to wygląda z tymi surowcami, tak jak mówiłem. Okej, no tu nam ten las trochę zachodzi, no trudno. Mamy tutaj niestety kanałek, ale sądzę, że uda nam się to wszystko odwiercić. I to chyba tyle. Tak, nie widzę tu. Ogólnie na tej mapie jest dosyć ubogo, jeżeli chodzi o ropę, więc to jest chyba największe złoże na całej mapie. Tu mamy dosyć dużo rudy i na pewno farming simulator trzeba będzie zrobić. Nie wiem, czy ten, czy tu mamy jakiś, o na przykład. No zobaczymy, ale na pewno jakiś farming simulator trzeba będzie odpalić tutaj, bo to jest bardzo przydatne. To tak, no jak widzę, tutaj mamy koniec ulicy. To sobie zrobimy tutaj połączenie. Jedną linię bambajową, która tutaj jechała, albo jadzie tutaj na tę pętlę, sobie zaciągniemy tutaj. I też będzie tutaj kolejna stacja metra, w sensie tej tutaj stacji metra. Chciałem dociągnąć, żeby tutaj pojechał pociąg. W sensie, no jakoś, żeby go tutaj dociągnąć, bo to. Tu jest już daleko, no i promy oczywiście. Chociaż może stację metra, nie wiem, jak będzie nam tutaj łatwo to dociągnąć, ale promy na pewno. No, także tak. Najpierw zróbmy wjazd, to jest najważniejsze.
No i proszę bardzo, idziemy dalej. To znaczy, żeby nie było, że nie mówię, co znaczy moje dalej. Stawiamy sobie tutaj nasz przemysł. I nazwę oczywiście naszego przemysłu tego i leśnego. Piszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy waszych propozycji. Domyślam się, że będą ciekawe, więc no. I tutaj sobie ten budynek postawimy. Ta dzielnica będzie zupełnie inaczej wyglądać. W sensie inaczej będzie działać. No i tak, żeby ten budynek nam tutaj postawić nie w jakimś kompletnie. O, tu wygląda się dobrym miejscem. Czemu aż tutaj? Po pierwsze, nasz bambaj możemy aż tutaj dociągnąć. To chyba zaleta. Natomiast po drugie, nie będzie stać nam na razie żadnego przetwarzania i będzie mógł spokojnie sobie tutaj awansować do wyższych poziomów. I proszę bardzo, zdobyliśmy mały szyb naftowy, zakład hidrozlimu, szlamu naftowego i mały terminal naftowy. Tak to wygląda. Nazwa, jesteśmy na minusie, no niestety. Któż by się spodziewał? No i tak, no tu sobie postawmy nasz składzik. Składzik sobie postawimy, no już bez przesady z tą odległościami. Postawimy sobie tutaj, od tej strony, tu sobie podniesiemy skarpę. Na razie. No powiedzmy, że coś takiego może być całkiem niezłe. I tutaj wyrównajmy sobie też, bo to tak dosyć nie najlepiej wygląda. Dobra, dalej, woda. No tak, po drugiej stronie nie rozprzestrzeniałem jeszcze wody, bo stwierdzimy, że tu nic nie będę budować, ale jak widać się myliłem. Więc, o, zapisuję się. I tak, tutaj chyba już z tego co pamiętam, mają przystanki, o może w ten sposób. Tak, dopływają, no to bardzo miło. No to dobrze. To właściwie wszystko, że mam zagrania. Jak mogę z prądem jest? Całkiem nieźle. Słuchajcie, no tutaj jest gorzej, no bo nie podłączyliśmy go. Mamy tutaj na razie małą pętlę bambojową, ona jest w 100% tymczasowa, ponieważ po prostu muszę tutaj to podłączyć pozostałe akcesoria. Jak na przykład to. No i tak, dzięki temu mogę sobie tutaj wydłużyć nasze przystanki o minimalną, trochę dłuższą odległość. Minimalną, no jak minimalna, tak minimalna. Płaca minimalna. I proszę bardzo, tutaj po drugiej stronie sobie postawimy nasz pierwszy tutaj składzik, który będziemy przechwytywać nasze rzeczy. No on jest mały, to jest metod, więc tu spokojnie się zmieści. Tu nawet, no bez przesady. Czy tu którykolwiek się zmieści? Chyba nie. Dobrze, na razie tutaj dojeżdża nasz bamba i zaraz będę zresztą go wydłużać. Mamy już tutaj nawet torę do metra. I on tutaj nam tak trochę zjechał w dół. Się zastanawiam, co z tym zrobić. Bo on tu musiał być trochę wyżej, ale chyba go sobie pozostaniemy na tej linii, bo tutaj tak nam zjeżdża. I w ogóle, ciekawostka. Uwielbiam ten most. On wygląda po prostu tak cudnie, ten właśnie tutaj nasz. Nie wiem czemu, ale te dwie drogi, które mają mosty właśnie, takie te wyższych rozmiarów z Indusis, to po prostu wyglądają tak pięknie. No zobaczcie, jakie tutaj, no nie wiem, jak dla mnie to jest piękne arcydzieło architektury. Idealnie się wkomponowuje, doczepić. No ale w sumie już ich nie będzie, no. Tak, to mogliby zrobić, żeby sobie budować dowolne drogi, bo ogólnie te wiadukty bardzo ładnie wyglądają. Może w ten sposób. I tutaj zapomniałem zrobić jednej rzeczy, którą chciałem zrobić, ale chyba nie muszę mówić, że zapomniałem. To jest przejście. Raz, dwa, o, trzy. Widzimy, co się tutaj dzieje, po prostu zbyt blisko budynku. Raz, dwa. Ale no w sumie tutaj siatki nie ma, więc to czego się dziwi. Nawet nie mamy się właściwie co dziwić, bo przecież siatka z tych budynków została wyciągnięta jak esencja życia. Dobra. No powiedzmy. I dzięki temu jakby coś jest przejście z jednej na drugą stronę do naszych przystanków domowych. Bo póki co one tutaj zawracałem, ale w przyszłości chyba wam nie muszę mówić. Dobrze, to tak. Przydałoby się zacząć coś produkować w sumie. I gdzie byśmy sobie tutaj postawili nasze pierwsze pola? Pola naftowe będziemy stawiać w sensie tak. Tu sobie zrobimy jedną z główniejszych dróg. Ona będzie się tak tutaj ciągnąć od tej drugiej strony. Od drugiej, mam na myśli od końca dzielnicy. Tutaj sobie zejdziemy. No i tak jak tutaj jest ten zakręt, my sobie trochę zmienimy. Czekaj. Tak. I on tu będzie o, w ten sposób dojeżdżać. Dalej się będzie tutaj ciągnąć. Smanego tutaj zobaczycie nasz przystanek promowy przy drodze takiej przemysłowej. To bardzo mi się podoba. Smanego to droga przemysłowa, jak się ją wzniesie na. To też ma wspaniałe wiadukty. Też, ale one też mają idealnie. Po prostu piękne drogi by wymyślali. Szkoda, że.
W ogóle ostatnio nie było żadnych dodatków, tak pomijając to wszystko. W sensie nawet nie ma dudze, no bo nie wydaje pieniędzy. Co nie zmienia faktu, że długo już nie było żadnych nowych dodatków do Skylinesów. I nie wiem, zastanawiam się, czemu to jest spowodowane, czy tym, że wyjdzie nowa gra, czy COVID-em, czy czym. Ale chyba nie było jeszcze okazji, żeby faktycznie aż tak długo nic nie było nowego. Chyba pierwszy raz, tak mi się wydaje. Także no. Bo zawsze już jakoś właśnie w tym okresie to już mieliśmy jakieś nowe DLC. A tak teraz nic, po prostu nic nie nowi, jak to by ktoś powiedział. Dobrze, natomiast reszta budynków będzie poustawionych zgodnie z tradycją, czyli drogami gruntowymi, ponieważ ich tutaj będzie po prostu od groma. Ja chcę tutaj zrobić po prostu przetwarzanie na pełną skalę, na maksa, w różne sposoby. Także będzie się tutaj po prostu bardzo dużo rzeczy działo. Dobra. No i chyba to tak, no, mogę tu jeszcze coś takiego walnąć i tą drogę na końcówkach zrobimy sobie na taką większą. Nie wiem, czy to kiedykolwiek będzie wykorzystane w 100%. Może teraz być wykorzystane, no ale jak coś to ma. Dobrze, czy ktokolwiek kiedykolwiek korzystał... O, jedzie ktoś do pracy rowerem, miło. A tutaj nasza Alaja Bambajów jest w użytku i to naprawdę co nie znam. Czy tu jest? Nie. Już patrzyłem tak, jakby tu były światła. Słuchaj, tutaj też jest niezły węzeł Bamboja. Ona nie ma tutaj dalszych jeszcze predyspozycji do bytu. Dobrze, no to tak. Zacznijmy sobie. Okej, okay. Widzę, że wszędzie jest maksymalnie, bo on może wyciągnąć maksymalnie 48 baryłek, więc też i tyle będzie ciągnąć. Tutaj jest 9 baryłek? Dwie? Wow. Czy ty mi sobie wydaje, że z każdej przestrzeni mogę? Nie. Okej, okay, czyli tam po prostu jakieś są małe złoża, ale są. Dobra, no to sobie poustawiamy ich trochę, żeby nam po pierwsze prąd podnosiły po naszej dzielnicy przemysłowej, a po drugie za chwilę tutaj po prostu jeszcze wkleci czy metro, bambaje i inne tutaj takie budynki, więc będzie ciekawe. Dobra. Sądzę, że jeszcze tutaj byśmy postawili o z jeden tu, żeby dociągnąć tam w sumie na dół, to możemy sobie postawić tutaj jeszcze z ich parę. O. Natomiast od tej drugiej strony. Czekajcie, bo jak jest tutaj. Tutaj jest. A tu już się kończy. Tak, i od tej drugiej strony właśnie tutaj miałem zamiar zrobić sobie tutaj nasz przemysł ciężki. Co mam na myśli przemysł ciężki mówiąc? Mam na myśli coś takiego, co jest ciężkie po pierwsze. A po drugie wielkie przetwarzanie tego wszystkiego, więc no. Słuchaj, ciekawe, czy nasz przemysł będzie. O właśnie, tak myślałem, że prądu to i tak wy nie będziecie mieli. Dobrze, to ja sobie tutaj puszczę tą linię druta, żebyście mieli jakkolwiek się tutaj włączyć, bo to mimo wszystko byłoby dosyć ważne. Tu wyłączmy sobie, w sensie to możemy zostawić, ale to wyłączmy. Tu widzę, o zobaczcie, nawet na nim można wyciągnąć prąd, druta, no to miło. I dociągnijmy ciebie do tego, bo to jest z rzeczy ważnych. A pozostałe to macie już tutaj prąd podciągnięty. Dobra, no to jakaś tam produkcja zacznie się już za chwilę robić. Teraz tak, ty jeszcze byś potrzebował prądu. To włączmy sobie i to. Siatki. Dobrze. I za chwilę włączymy ostatniego ten lapsa z przetwarzaniem. Z naszym bambajem, żeby go tutaj jakoś wkręcić. I tu sobie postawimy na razie parę takich budynków. O, do przetwarzania przyszłego. Natomiast ty musisz mieć tu ewidentny wjazd, więc na razie sobie zrobimy tutaj taki, no taki sobie ten wjazd na górę, ale lepszy niż nic, więc proszę bardzo. I tutaj sobie zwykły dojazd. Dobra. No to całkiem nieźle. Nasz budynek na pewno ma duże straty, ale przynajmniej to wszystko jest produkcja własna, w sensie zaczęło dopiero produkować. No dobra, będziemy patrzeć. Będziemy patrzeć, czy w ogóle tutaj jacyś ludzie będą przyjeżdżać. O, widzę, że jakiś import się rozpoczyna. I tutaj gdzieś też coś jedzie. Ciekawe. Tam może pozmieniałem drogę, dlatego nikt już teraz nie pojawia się. Ale tutaj ewidentnie import jest. Dobrze. Podciągnijmy tutaj sobie metro i bambaj.
No i proszę bardzo, mamy już skończone, tutaj mamy metto podciągnięte, bardzo ładnie to wygląda, ta cała trasa, zobaczcie, się tutaj ciągnie na kaskadzie. W przyszłości tu mogą być jakieś stacje nadziemne, jest to zaplanowana możliwość. Tutaj jest niestety duży dosyć wjazd, no ale nie miałem innego pomysłu, jak tutaj to właściwie wciągnąć. Tu mamy jedno połączenie, tu jest drugie skrzyżowanie i tu mamy trzecie, gdzie tutaj przejeżdża nasze metro górą. W ogóle ta cała konstrukcja tutaj nadziemnie bardzo ładnie wygląda, tak futurystycznie te całe tory. Zresztą na ziemi też ładnie z tym płotkiem się to wszystko komponuje. I jak widzimy, tutaj jest wjazd już do tunelu. Także tak to wygląda. Starałem się unikać skrzyżowań i udało mi się uniknąć skrzyżowań tutaj w naszym przemyśle. I właściwie żadnych tutaj nie widzę. To też bardzo mi się podoba, że ten potek się faktycznie łączy z stacją. No a tutaj jest, no wiadomo jak to wygląda. Także tak to wygląda. Tutaj też bardzo ładnie postawioną stację prosto do naszych bambajów. To może mieć dobre połączenie w przyszłości, jako jakieś przejścia komunikacyjne czy coś. No nie wiem, zobaczymy, tak? No aktualnie dużo osób oczywiście korzysta z naszej komunikacji tutaj. I w dzisiejszym odcinku już nie będę, w sensie postawię tylko jeden tutaj ten nasz nowy budynek, żebyśmy mieli, że mamy. I sprawdzę tylko, jak wygląda ten nasz nowy, czy on by się zmieścił po drugiej stronie. Zmieściłby się. No to postawmy. No to tyle z dzisiejszego odcinka. A, jeszcze mamy platformę wiertniczą. Dobra. To platformę sobie postawimy tutaj. Tutaj. By też było coś na dole, żeby na dole też jakieś się więcej rzeczy działo. Dobrze, w takim razie to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Jednak ujęć z filmu z Cyrkutem nie będzie w najbliższym czasie, więc zobaczymy. Zobaczymy naprawdę, co będzie teraz w najbliższym czasie, bo ja na razie nie wiem. Ale może Wy wiecie. Zobaczcie, 11 osób przyjechało tutaj na stację, czy one jadą dalej? One jadą dalej. Tak myślałem. Swoją drogą widzę, że tutaj całkiem nieźle ta linia metra też już sobie tutaj zaciąga ludzi. No a ta linia bambajowa to jest ponad wszystko. Ona nie wiadomo skąd nagle wytrzasnęła miliony ludzi, którzy... W sensie usunęłem jedną linię tramwajową, ale tak czy siak. Na koniec, a pod 5 tysięcy dałem tutaj. 8 tysięcy dałem tutaj, to całkiem nieźle już nas jak na start. I tutaj z naszej linii promowej korzystają ludzie. Korzystają, naprawdę korzystają. Jeżeli odcinek się podobał, tak jak mówiłem, jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Będziemy albo dalej przemysł robić i dzielnice mieszkalne, albo, no wiemy wszyscy, co będzie się dziać. Będzie wielkie rondo, inwestycja. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!